witajcie w kolejnym dniu. Jak widać, ja się załadowałem, tą maszyną ładuję. Kolejeczka niesamowita na polu do wrotka. Ale ślizgo trzeba uważać. Znowu przyzemka się zaraz będzie kończyć. To następna wyjeżdża dalej, także dzieje się. Dobra, nic, smykam, bo zimno, wiatr tu wieje u góry. Że szybko raz, dwa, trzy się okryć i do kabiny cieplutkiej. Lecieć na cukiernię, macie. Słoneczko rano wstaje. I kolejna pryzemka, tam autko się ładuje przede mną, że zaraz ja podjeżdżam, pryzma jeszcze galanta, wąska dróżka, ale chodnik robią. Nieźle tam drogowcy, śniegiem pola zasypane, także działam ostro. Drogi przejezdne, także najważniejsze. Dzieje się, zobaczcie, jak to ładna pogoda. Nie sypie śniegiem, nie nic. I pięknie, nocka. Ładnie wszystko zaśnieżone. Tam jak widać kolejeczka. A tutaj góreczka i jest strasznie ślizgo. Powiem wam, że jak tu się jedzie, to kurczę, z tej górki nie widać autek. Że tam coś stoi i żeby się nie poślizgnąć, trzeba wyhamować wcześniej kierowców. Ale jak na razie nikt nie jedzie, tam kolejeczka, powoli się autko ładują. Światełka ładnie stoją. A stamtąd będą przyjeżdżać, ciemno. O, patrzcie, jaka para się ulatnia. Tam gdzie samochodziki jeżdżą, to jest Eska, droga Eska. Bydgoszczy na świecie. Piękna okolica.